Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak Kościół sypie się na naszych oczach. Zapraszam. W ostatnim czasie stosunkowo sporo zajmowałem się różnego rodzaju ruchami, prądami na marginesie Kościoła, albo w zasadzie już poza samym Kościołem. Zajmowałem się księdzem Natankiem, teraz ostatnio ojcem Szóstakiem i teraz, szczególnie po tych doświadczeniach tego wywiadu ojca Szóstaka na kanale Imponderabilia, przyszła mi do głowy taka bardzo ważna, moim zdaniem, obserwacja, myśl. Otóż jak upadają wielkie imperia? Gdy wielkie imperium upada, na przykład Imperium Rzymskie, mam na myśli to nasze zwykłe Imperium Rzymskie, zdobywane przez barbarzyńców, ono wtedy, gdy już nie ma siły, aby utrzymać się jakby w całości, gdy władza nie jest wystarczająco silna, czy to no i ze względów wewnętrznych, i ze względów zewnętrznych, aby utrzymać władzę, wtedy tacy pojedynczy wataszkowie, dowódcy, właściciele czy rządcy jakiejś prowincji bardzo często się usamodzielniają. Tak? Czasami wbrew tej władzy odgórnej, tej wielkiej centralnej władzy, a czasami już ona po prostu nie istnieje, tak? I nie ma za bardzo innego wyjścia. Taki legend, taki rządca gdzieś tam się usamodzielnia, próbuje się przez jakiś czas utrzymać, czasami może nawet stworzyć jakieś osobne państwo, które jakiś tam czas przetrwa. Bardzo często tak to się dzieje, to znaczy na gruncie takich wielkich imperiów, gdy one chylą się ku upadkowi, powstają wtedy takie małe państewka. Czasami mogą one powstać jeszcze za czasu życia tego imperium, także mogą się jeszcze zbuntować przeciwko tego imperium, wyrządzić mu jakieś szkody. To również może się wydarzyć, gdy takie imperium jest słabe. Wydaje mi się, że mamy tutaj taką analogię z Kościołem w obecnym czasie. Chyba nikogo nie muszę przekonywać, że Kościół jako całokształt przypomina właśnie takie chylące się ku upadkowi imperium. Jeszcze struktury istnieją, ale nie widać tego motoru napędowego, nie widać tej wiary, która by to napędzała. Mnóstwo różnego rodzaju skandalów, kryzysów, to wszystko wydaje się być takie wątłe, takie kruche, taka fasada bez wnętrzności, bez tego życia w środku. I teraz na Zachodzie ten kryzys rozwinął się w ten sposób, że po prostu ludzie odeszli od Kościoła mniej lub bardziej oficjalnie, stali się gdzieś tam zupełnie nowymi poganami, w cudzysłowie, tak? To znaczy materialistami, byśmy powiedzieli, ludźmi, którzy mniej lub bardziej nie wierzą w nic, jakieś tam New Age i tego rodzaju ruchy, ale to tak wszystko właśnie gdzieś tam na marginesie. Takie zdegenerowane, bogate społeczeństwa w Europie Zachodniej, nominalnie w dużej mierze jeszcze katolickie, ale no w praktyce to jest właśnie taki zupełnie szkielet, który jest pusty, czy fasada, za którą się już nic nie kryje. Struktury kościelne się zabezpieczyły tak, żeby być finansowo niezależne, żeby przetrwać i bez wiernych, i tak tam sobie wegetują. Ale to jest już tylko i wyłącznie fasada. No w Polsce mamy inną sytuację i to jest właśnie ta obserwacja tych ostatnich dni, którą poczyniłem w ostatnich dniach. W Polsce sytuacja jest inna, dlatego że ten Kościół był jeszcze silny i ten kryzys go zastał, kryzys modernistyczny, posoborowy, kryzys wiary, zastał go jeszcze niejako z pewnym rozpędem, z pewnym impetem, to znaczy Kościół jeszcze jakiś tam impet w sobie miał i ten kryzys nie stoczył go tak szybko, nie stoczył go tak gwałtownie i ta sytuacja moim zdaniem dlatego jest inna i myślę, że właśnie dlatego nasz Kościół tutaj w Polsce tak przypomina takie chylące się imperium, gdzie pojedynczy wataszkowie będą tworzyli takie swoje własne małe grupki, małe, niezależne no, sekty, tak, w tutaj sytuacji kościelnej.
Jeśli spojrzymy właśnie na przykład na ojca, na księdza Natanka czy ojca Szostaka, moim zdaniem to są właśnie takie przykłady powstających takich małych sekt, zgromadzeń, które są owocem sypiącej się struktury kościelnej. Dobrze wiemy, jak Kościół w Polsce wygląda. No, struktura wiary w tym praktycznie w ogóle nie widać, a jeśli gdzieś widać, to są właśnie tacy charyzmatyczni przywódcy, jak ksiądz Natanek czy ojciec Szóstak, tacy charyzmatyczni przywódcy, którzy coraz bardziej oddalają się od tych struktur kościelnych, którzy coraz wyraźniej pokazują, że nie chcą mieć z nimi nic wspólnego, albo praktycznie już się oderwali, jak ksiądz Natanek, albo jeszcze w praktyce są w strukturach kościelnych, ale już deklarują, że są gotowi odejść, a mają ogromną siłę przebicia i faktycznie jakby w porównaniu do przeciętnego przedstawiciela struktury kościelnej, no to taki ojciec Szóstak jest takim człowiekiem niezwykle charyzmatycznym, człowiekiem, który będzie w stanie za sobą na pewno jakieś tłumy pociągnąć. Myślę, że tak to się będzie właśnie w Polsce rozgrywało. Kościół, jakby struktura kościelna nie zdradza w tej chwili gotowości, siły do tego, żeby się odnowić, żeby zacząć naprawę. Wymagałoby to przede wszystkim powrotu do wiary, po prostu do ducha wiary. Kościół jest zeświadczony, to jest przyczyna. Kościół jest przepełniony światowym duchem. Nie ma w nim ducha nadprzyrodzonego, bo stracono sens istnienia Kościoła. Kościół jest po to, aby duszę do zbawienia prowadzić, aby duszę wszczepiać w Chrystusa. Jeśli ten sens zostanie utracony, jeśli zostanie zanegowany ten poziom nadprzyrodzony, to, że my właśnie poprzez chrzest, poprzez sakramenty święte zostajemy wszczepieni w Chrystusa i że to jest konieczne do zbawienia, że na poziomie naturalnym nie jesteśmy dziećmi Bożymi, tylko jesteśmy stworzeniami Bożymi. Jeśli to wszystko zostanie zapomniane, a w teologii teraz zostało zapomniane, to zostaje, no nic nie zostaje, to zostaje taka świecka właśnie instytucja, która tam, no, filozoficzno-religijna, tak zajmująca się pewnymi aspektami życia, oferująca takie pewne religijne usługi, spełnianie jakichś tam religijnych potrzeb. No i ona będzie właśnie tak sobie żyła, tak kierowała się tak mniej lub bardziej właśnie tą wolą ludu, tak żeby spełniać te religijne potrzeby ludzi, ale bardziej kierująca się jeszcze potrzebami już nie religijnymi, ale praktycznymi, pragmatycznymi potrzebami swoich regentów tutaj, czyli episkopatu, biskupów. I myślę, że tak ten Kościół w dużej mierze wygląda. Taka korporacja, tak na zewnątrz Kościół w Polsce wygląda, korporacja, instytucja, która oferuje jakieś tam usługi, no i jakoś tam sobie powiedzmy to życie układa na poziomie takim praktyczno-politycznym, ale nie widać w tym praktycznie w ogóle wiary. I nic dziwnego, bo tej wiary nie tylko dlatego nie widać, że ona teoretycznie jest, tylko w praktyce nie zostaje zastosowana, tylko została teoretycznie zapomniana. Na poziomie teorii została ona w dużej mierze nawet zanegowana, to znaczy poprzez tę teorię wolności religijnej, która w praktyce uważa, że wszystkie religie są dobre, a więc nie jest potrzebne to wszczepienie w Chrystusa, nie jest potrzebna nadprzyrodzona łaska, żeby stać się przyjacielem Bożym, nie jest potrzebne to zjednoczenie z Chrystusem. Człowiek z automatu staje się tym dzieckiem Bożym z natury. To rozróżnienie natura-łaska, gdy ono odpada, wtedy Kościół traci swój sens istnienia. Staje się tylko jedną z wielu instytucji, lepszą lub gorszą, oferującą takie usługi religijne. Mniej lub bardziej konieczną, mniej lub bardziej powiedzmy korzystną, bo konieczna już wtedy nie jest. No i to się stało. To się stało, no i teraz ten Kościół siłą rzeczy nie będzie miał tej mocy do działania. No bo dlaczego mieliby ci księża, teraz ci biskupi, dlaczego oni mieliby teraz iść odważnie w cały świat i nauczać Ewangelii? Dlaczego mieli być gotowi życie swoje za to oddać? Dlaczego mieliby być gotowi zachowywać całe życie absolutną czystość, żyć w stanie celibatu, jeśli to nie jest konieczne do zbawienia. Jeśli to nie jest konieczne do zbawienia ludzi, do prowadzenia ich do Chrystusa, do wszczepiania ich w Chrystusa. Jeśli każdy człowiek tak czy siak jest dzieckiem Bożym i w praktyce każdy albo prawie każdy dostąpi zbawienia, to po co? Po co ta cała ofiara? Po co ten cały wysiłek? Wtedy należy ułożyć sobie wygodnie życie. No i to moim zdaniem robi w tej chwili tutaj polska struktura Kościoła katolickiego. W ten sposób przypomina ona właśnie takie chylące się ku upadkowi, do upadku imperium. Takie imperium, które jeszcze stoi, ale tam już nie ma życia. Nie ma tych cnót, które by to napędzały. Nie ma woli do tego, żeby naprawdę
iść do przodu, żeby naprawdę się rozwijać, żeby naprawdę żyć. To już jest taka fasada i właśnie dlatego, że my jeszcze nie jesteśmy jako naród, jako społeczeństwo tak bardzo zlaicyzowani, tak bardzo zmaterializowani jak Zachód, dlatego nas te potrzeby jeszcze są. Polacy jeszcze chcą pewnej pobożności, jeszcze przynajmniej duża część społeczeństwa tego pragnie, dlatego u nas jest jeszcze miejsce na takich właśnie religijnych wataszków typu księdza Natanka, czy typu ojca Szustaka, którzy swoją charyzmą pociągną ludzi za sobą i prędzej czy później, moim zdaniem, stworzą właśnie na bazie, tak wychodząc z Kościoła katolickiego, stworzą swoje własne sekty. Myślę, że takich organizacji będzie dużo, dużo więcej, takich mniejszych lub większych wataszków powstanie mniej lub więcej. Znaczy myślę, że ta liczba będzie dużo, dużo większa. Tutaj charyzmatycy, tutaj jakieś zgromadzenia, powiedzmy, że tak wokół różnych objawień prywatnych. Myślę, że takich rzeczy będzie bardzo dużo i to będzie powstawało, bo ten głód jednak w narodzie jeszcze pewnej pobożności jest. No i oczywiście ten strukturalny, ta struktura kościelna nie będzie w stanie tego zapewnić, nie będzie w stanie zadowolić tych ludzi, którzy pragną pewnej pobożności. Dlaczego uważam, że ojciec Szustak czy ksiądz Natanek w ten sposób właśnie się rozwinął? Dlaczego to uważam, że to pójdzie w tą stronę? No, myślę, że to jest dosyć czytelne. Odsyłam do moich ostatnich materiałów i ojcu Szustaku. Przede wszystkim ten wczorajszy, Nowa Sekta. I tych o księdzu Natanku. W jaki sposób to powstaje? No, to jest rzecz dosyć prosta. To znaczy w przypadku ojca Szustaka w zasadzie mniej lub bardziej idzie to w stronę sola scriptura, interpretowana po swojemu. Tak, no i oczywiście to musi doprowadzić do, i dążenie w tym kierunku musi doprowadzić do odłączenia się od Kościoła. Jeśli ojciec tej drogi nie porzuci, to musi to się w ten sposób skończyć. Z drugiej strony ksiądz Natanek, to są faktycznie takie dwa przeciwne bieguny. Ksiądz Natanek to jest kapłan, który bardziej nawiązuje do tradycji, ale jest bardzo mocno pod wpływem wizjonerki, a to jest rzecz szalenie niebezpieczna, o tym mówię już wielokrotnie. Nawet jeśli by na początku te objawienia były prawdziwe, jeśli to faktycznie byłby Bóg, ona byłaby świątobliwą osobą mistyczką, to i tak, gdy człowiek zaczyna się na te objawienia tak rzucać, przyklejać do nich, zaczyna według nich układać swoje życie, to i tak prędzej czy później zły duch to wykorzysta i zacznie tam mącić. Wszyscy nauczyciele życia duchowego o tym mówią, że człowiek, który rzuca się na te objawienia, który zaczyna za nimi podążać, zamiast podążać za nauczaniem Kościoła, zamiast podążać za odwieczną praktyką Kościoła, gdy zaczyna podążać za tym, zawsze to zostanie wykorzystane przez złego ducha, który swoje fałszywe objawienia tam później doda. Nawet gdyby one były prawdziwe, tego też nie wiemy. Nawet gdyby one były prawdziwe, to i tak taka postawa takiego rzucenia się na to, podążania za tym, uznania tego za swoją główną linię przewodnią, taka postawa z całą pewnością doprowadzi do odłączenia się od Kościoła katolickiego, do porzucenia jedności Kościoła i z czasem również teologicznych bzdur. To bez wątpienia w tą stronę pójdzie. To społeczeństwo, to środowisko moim zdaniem jest jak najbardziej na to podatne, co też wskazywałem w moich ostatnich materiałach. Niektórych może zaskakiwać, że kapłan Bractwa Świętego Piusa X mówi o takich rzeczach, bo pewnie w oczach niektórych widzów tego kanału Bractwo jest właśnie takim właśnie odpryskiem powstającym gdzieś tam ze względu na to, że struktury kościelne źle się mają. Otóż nie, Bractwo nie będzie taką organizacją, gdzie jakiś wataszka prowadzi osoby zainteresowane w jakąś zupełnie swobodną stronę. Bractwo ma bardzo prostą linię. To jest nauczanie Pana Jezusa. Nie jakaś nasza jego wizja stworzona na podstawie zasady sola scriptura. Nie jakieś prywatne objawienia, które nie wiadomo gdzieś tam do końca od kogo są. Nie. My mamy nauczanie Kościoła. Odwieczne nauczanie Kościoła. Z dwoma źródłami objawienia. Pismo Święte i tradycja. Mamy wszystkie dogmaty Kościoła katolickiego, jego naukę potwierdzoną tym 2000-letnim życiem Kościoła, potwierdzoną świadectwami wszystkich świętych, my się tego trzymamy. Włącznie z prymatem papieskim. To również jest część naszej wiary. I również to mamy wyznawać. I to jakby dochodzimy do tego, co człowiek powinien zrobić. Powinien właśnie
przylgnąć do Kościoła Chrystusowego, który jest oblubienicą Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie ma innej instytucji, która by do zbawienia prowadziła. To jest tylko i wyłącznie Kościół katolicki. Tak Pan Jezus to ustanowił i chcąc zachowywać właśnie Jego naukę, musimy przylgnąć do Kościoła katolickiego. Musimy zachowywać całą Jego wiarę, trwać przy tym Kościele. I w tym momencie, gdy te struktury będą się sypały coraz bardziej, to my musimy odnawiać w nas samych tego Ducha Chrystusowego, dbać o nasze uświęcenie, o wychowanie kolejnych pokoleń, tworzenie z nich wolnych i silnych ludzi, dobrych katolików, być może przyszłych świętych, którzy odnowią Kościół. Wtedy, gdy te struktury będą się usypały, to zrobi się miejsce na odnowienie Kościoła, na tworzenie czy odnowienie tych struktur kościelnych z wiarą po prostu, z duchem wiary, mając tą katolicką wiarę we wszystkie prawdy wiary, nie wyłączając tych trudnych, tych dzisiaj zanegowanych o chociażby właśnie łasce uświęcającej, o tym nadprzyrodzonym elemencie naszego życia, o naszym nadprzyrodzonym powołaniu. Z tym duchem wiary trzeba te struktury odnowić. Nie wiemy, jak daleko musi pójść jeszcze ten upadek, zanim będzie nam dane, zanim opatrzność dopuści, żebyśmy mogli zacząć pracować nad odnową tych struktur. Nie wiemy tego. Natomiast my musimy zadbać o to, żeby tak wiele dusz, jak to tylko możliwe, dotarło do katolickiej nauki, żyło katolicką nauką, czyli żyło w zjednoczeniu z Panem Jezusem. I te dusze w przyszłości będą ten Kościół odnawiać, będą te struktury kościelne budować na nowo. Bowiem dobrze wiemy, że ostatecznie przecież bramy piekielne go nie przemogą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.